glutek. Biała papaczka tlenia takiego z 35 cm. Metróweczka. Ale piąta ryba na koncie i cieszę. Dobra, puszczam już ją szybciutko. No słuchajcie, kolejna zasiadka i kolejna rybka. I to nie mała, już mi chciała uciec. Nie chcę sobie zrobić zdjęcia. Patrzcie. Jaka rybcia piękna. 180. Taki marmurek troszeczkę. Ostatnie moje wyjazdy to były szybkie nocki. Przed 20 meldowałem się nad wodą, a po 6 jechałem już do domu. Na 3 wyjazdy udało się złowić 2 rybki, czyli całkiem przyzwoity wynik. Za to kolejny wyjazd był już nieco dłuższy, no i w końcu z moją drugą połówką. Ale piochy! Wiaderka. Czego? Wiaderka. Wiaderka? Wiaderka. Myślałem, że wiaderka. Nie ma czasu na fiderki. Trzeba łowić duże ryby. Nigdy nie używałem rękawiczki do podbierania sumów, ale ostatnio jak wyjąłem w krótkim czasie 5 sztuk, to trochę moja ręka nie wygląda. Dlatego kupiłem sobie rękawiczkę. Tutaj będzie na klipsie, na pontonie. O, i tak holuję z pontonu rybę, płynę do niej. No to na klipsie, na pontoniku zawsze pod ręką. O, cyk. I rękawiczka jest tak samo. Szczypce do wyczepiania też sobie kupiłem. Z mikado są tanie, bo jak wyciągnę suma na ponton, no to nie chcę, żeby on się rzucał gdzieś z kotwicą na wierzchu, bo jeszcze gdzieś zahaczy o ponton. Dlatego wyczepiam rybkę, odkładam kija i dopiero z nią wracam. Ta-dam! Wszystko połapane. Namiot stoi, wenteczki stoją. Jeszcze tylko musimy w jedynce, w namiocie się razem pomieścić. Mam to. Wypływają? Wypływają, a tam stamtąd takie większe ryby je zjadają. I szkotują się, co chwilę tutaj ryby skaczą. Nie kliniki małe, a bobolki żerują na tym. No. Też się kotuje tam w tym. No bo ja im przepływ zrobiłem stąd. Uciekałem z tym. Tam jest czarne na tym. No, podeszły. Ale większość ich zje. Zachowają się z powrotem. No, tak. Tu są bezpieczne. Tylko, że jak woda... Patrz. Dobre, nie? No. Ale moment wyczuły, nie? Żarcie. Szczwane lisy, trzymaj kija. Ja biorę się z rozpalania, tylko tego ognia znajdę. Dobra, przymiarka. Nie chcę do łóżka swojego piachu, wiesz, nanieść. No, jakbyś tak do naszego łóżka naniósł, to bym to chyba... I jak? No petarda, zobacz jaki mam widok. Od razu na kija.
sram. Ty się zapisałeś. Się zetnij. Jest krew. Jaki czas reakcji miałem? No nie wiem, no to nawet sekundy nie mówię ci. Ja też to miałam wrażenie, że tylko słyszałam dzwonek i otwieram oczy, a już tylko twoja dupa z namiotu wystawała i od razu mi się chciało śmiać. No i prawidłowo, o to chodzi. Było buzi, teraz też jest buzi. 165. Wziął chwilę przed trzecią. Dał dużo radości, dużo emocji. Oczywiście wyrwałem śledzie z namiotu. Wyleciałem z kocem, ze śpiworem. No, koc i śpiwór to przy wędkach był. Ryba tak poszła w dół rzeki i ostro, że myślałem, że dwójkę ma spokojnie. Tak wyjeżdżała z młynka. Ale 165. Silnego rybska, naprawdę. Fajny, taki czarny, nie? No ładnie, ale to chyba nie jest ten, co wtedy, nie? No nie. Ale brzydkie to jest. Dziękuję! A, wyrywa się. Pa, pa. Szczęśliwy? A jak?